Likwidacja ogrodów działkowych to pozbawienie niezamożnej części społeczeństwa dodatkowego źródła dochodów oraz możliwości wypoczynku. Krzyczeli dziś działkowcy w stolicy regionu. W całej Polsce wyszli na ulicę, bo sprzeciwiają się propozycji ustawy o ogrodach działkowych pióra Platformy Obywatelskiej. Ta przewiduje m.in. likwidację Polskiego Związku Działkowców oraz przekazanie jego majątku samorządom. Działkowcy widzą swoją przyszłość inaczej i w odpowiedzi zachęcają do poparcia ich projektu ustawy. Roman Bodnar. Przed Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie zebrało się blisko 150 działkowców i ich sympatyków. Prawo dotyczące ogrodów działkowych powinno być oparte na obywatelskim projekcie ustawy o ogrodach. Pod którym działkowcy w całym kraju zebrali prawie 1 000 000 podpisów. U nas na Warmii i Mazurach podpisało około 30 tysięcy. I to jest jedna z 4 propozycji nowej ustawy, nad którą obecnie pracuje specjalna sejmowa podkomisja. Ta manifestacja to także odpowiedź na projekt ustawy, którą zaproponowała Platforma Obywatelska. To wypowiedź sprzed miesiąca. To są rozwiązania, które mają służyć działkowcom, ale likwidują PZD i majątek PZD ma wrócić w ręce działkowców. Tak Platforma mówi, ale jak się zna szczegóły, to tak wcale nie wychodzi. Ja powiem krótko, łapy precz od działek. Platforma deweloperska nie zagarnie waszego majątku, ja wam to obiecuję. Ruch Palikota na rzecz propozycji działkowców zrezygnował z własnego projektu ustawy. Nie dajcie się rozbić, nie dajcie się skłócić, mobilizujcie się i wymuszajcie na władzy, na Platformie, na PSL-u, wymuszajcie zaakceptowanie waszego projektu. Też popiera oczywiście projekt nasz obywatelski, tak? PSL, Ruch Palikota popiera, SLD popiera. To jest kampania przedwyborcza, tak. Niech pokażą to, co potrafią. Dopiero wtedy uwierzymy. No, Ruchowi Palikota na razie wierzymy. Okaże się w praniu. Bo jej, tak jak i wielu innym działkowcom, zależy głównie na jednym. Żeby ogrody po prostu były. Teraz już odpoczywamy na działce. Działkowcy z Olsztyna, podobnie jak ci w całym kraju, swoje postulaty złożyli w urzędach wojewódzkich. Roman Bodnar, informacje. W Olsztynie lider ruchu Palikota wziął udział nie tylko w spotkaniu z działkowcami, ale zwołał także konferencję w innej sprawie. Zdaniem polityka miasto zamierza pozbyć się prywatnych przewoźników z okolic Dworca Głównego. Służyć ma temu reorganizacja miejsc postojowych. Miejscy urzędnicy na ten zarzut odpowiadają krótko. To bzdura. Zatoka autobusowa w pobliżu Dworca Głównego w Olsztynie. Stąd odjeżdżają busy m.in. do Kętrzyna i Mrągowa. Według polityków ruchu Palikota może to się jednak zmienić. Wszystko za sprawą nowych regulacji planowanych przez miasto. Celem jest tak naprawdę likwidacja konkurencji w przewozie międzymiastowym osób, a poprzez po prostu zmianę sposobu funkcjonowania zatok. Do tej pory zatoka była podzielona na miejsca postojowe. Urzędnicy magistratu chcą, by zniknęły, a postój zamiast parkingu stał się autobusowym peronem. Busy parkowałyby tu dużo krócej. Zdaniem członków ruchu Palikota oraz niektórych przewoźników to początek akcji wyrzucania prywatnych firm przewozowych sprzed dworca. Politycy ruchu Palikota wzywają władze Olsztyna do wycofania się z pomysłu i do rozmów z przedsiębiorcami. Inaczej grożą, zaczną zbierać podpisy w sprawie ich odwołania. Panie prezydencie, dajemy panu ultimatum do 15 czerwca, żeby pan przyjął tych przewoźników i zaczął z nimi rozmawiać, prowadzić dialog. Wiceprezydent Olsztyna zarzutów ruchu Palikota nie rozumie. Rozmowy z przewoźnikami już prowadzi. Spotkanie z nimi wyznaczono na przyszłą środę. Nikomu nie chce wyrządzić krzywdy. Zdaniem władz miasta reorganizacja postoju nie zaszkodzi przedsiębiorcom. Wręcz przeciwnie, krótszy postój pozwoli korzystać z zatoki większej liczbie przewoźników. Część przewoźników narzeka, że w związku z tym rozwojem masowej komunikacji na przystankach robi się duży tłok. Ostateczną decyzję w tej sprawie miasto podejmie po zakończeniu konsultacji z przewoźnikami. Akcję ruchu Palikota urzędnicy uważają za burzę w szklance wody i wyraźny sygnał, że kampania wyborcza w Polsce trwa w najlepsze. A z Olsztyna Janusz Palikot pojechał do Elbląga, gdzie wspierał kandydatkę w przedterminowych wyborach na prezydenta tego miasta. Janusz Palikot po raz kolejny pojawił się u boku Ewy Białkowskiej. Razem zapowiadają, że jeśli kandydatka ruchu Palikota wygra wybory, to w mieście często będą odbywały się konsultacje i debaty. Nie chodzi nam tylko o to, żeby mieszkańcy byli potrzebni w dniu wyborów, wtedy kiedy potrzebujemy ich głosu. Chodzi o to, żeby cały czas być z mieszkańcami. Szef ruchu Palikota mówi, że to nie obywatele mają przychodzić do władzy, tylko odwrotnie. Dlatego ich kandydatka przy kontynuacji budżetu obywatelskiego będzie wychodziła do mieszkańców, pytając o pomysły. Dziś w centrum miasta działacze partii przeprowadzali ankiety.
Czy opowiadasz się za likwidacją Straży Miejskiej? Czy uważasz, że należy zlikwidować powiaty, czy nie? Czy jakie inne najważniejsze twoim zdaniem sprawy dotyczą miasta, w którym mieszkasz? Wyniki ankiet mają być znane jeszcze przed wyborami, a dziś mieszkańcy byli częstowani zupą według przepisu Janusza Palikota.